Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Spotykamy się dzisiaj po to, żeby sobie porozmawiać o książkach, które już były omawiane, a które muszą koniecznie powrócić, ponieważ ja, jak Państwo zauważyli, jak Państwo wiedzą dokładnie, zrobiłem bardzo duży zamach z tymi swoimi cyklami, z tymi seriami i wygląda to tak, jak ja bym tego miał nigdy nie skończyć, tylko brnąć dalej w coraz to nowe i jeszcze świetniejsze projekty. No więc nowe projekty oczywiście będą, jak zdrowie pozwoli, natomiast musimy pokończyć te cykle, które zostały zaczęte, czyli musi być koniec polskiego cyklu, drugi tom amerykańskiego i drugi tom czeskiego cyklu, a także drugi tom Kredytu i wojny. Jak Państwo wiecie, polski cykl, czyli pierwszy tom i dwa pozostałe, on jest najbardziej zróżnicowany, to znaczy to już to było 10 lat temu, proszę Państwa, kiedy ja wydałem, znaczy no nie 10, 8, tak, bo wydawnictwo istnieje 8 lat, a blok istnieje 10 lat. Wydałem Basiak Niedźwiedź, Polskie Historie, tom pierwszy, na takiej fali entuzjazmu i odblokowania tych treści patriotycznych, które gdzieś tam w ludziach były i które domagały się publikacji, a które były, no co tu dużo mówić, tłamszone, tak, niszczone i spychane na margines, jako coś bezwartościowego, trywialnego, sentymentalnego. No więc ja pomyślałem, że trzeba nadać temu nową formułę, nową dynamikę i wystartować do konkurencji z tą tak zwaną poważną literaturą. Zaplanowałem to, zrobiłem celowo i przeprowadziłem. To się spotkało z wielkim entuzjazmem. To jest już któreś kolejne wydanie. Zmieniliśmy je po prostu na takie wydawnictwo prezentowe, tak? To jest oczywiście tom pierwszy, dwa pozostałe są w miękkiej oprawie. Nie wydamy ich chyba nigdy w twardej, dlatego że sytuacja się zmieniła na tyle, na niekorzyść rynku, na niekorzyść takich wydawnictw, że nie możemy ryzykować. No ale tom pierwszy jest ciągle w twardej oprawie dostępny, proszę Państwa. Zacznę od okładki, bo to jest śmierć, która gra na skrzypcach na tle księżyca, a ta chmura, którą Państwo widzicie z tyłu, to jest zarys granic I Rzeczpospolitej. No, to jest to, co ja najbardziej lubię i co najbardziej lubią graficy, z którymi współpracuję. Tą okładkę projektował Tomek Bereźnicki, czyli że mamy okładkę i w to jest wpleciona jakaś narracja i ona jest może niełatwa, ale jest do odcyfrowania. Bo są okładki z narracjami, które są kompletnie od czapy, a które rzekomo coś tam mają znaczyć. No to tu jest inaczej. Tutaj mamy tę gawędę dość widoczną. Trzeba się tylko przyjrzeć. A jeżeli ktoś nie zauważy, no to ja mu podpowiem. Bo to nie chodzi o to, żeby się bawić w jakieś szarady z czytelnikiem, ale żeby mu wskazać, jaki jest kierunek. Proszę Państwa, to jest prawie 70 gawęd o polskich bohaterach, o wydarzeniach z historii mało znanych, o ciekawych miejscach. Tu jest pałac w Czernominie na Podolu, pięknie narysowany przez Tomasza, który swoim kształtem no nie przypomina, bo jest po prostu identyczny jak Biały Dom w Waszyngtonie, mimo tego, że różnica w czasie powstania tych budowli jest spora. Więc tu jest dużo ciekawostek, dużo dramatów. Tutaj mamy bitwę pod Olszynką Grochowską, czyli mamy 4. Pułk Piechoty i szarża kirasjerów rosyjskich na ten pułk. Szarża, która przypominam, zakończyła się bardzo dramatycznie, bo ci wszyscy groźni jeźdźcy pospadali z koni i ten atak się załamał bardzo gwałtownie wskutek kilku salw, no i błędów dowodzenia, ponieważ Rosjanom się zdawało, że pędzą na bok kolumny, a pędzili w rzeczywistości na czoło tej kolumny. To było spore zaskoczenie. Ja to dość dokładnie opisałem. To jest jeden z moich ulubionych tekstów, bo ja uwielbiam opisywać rzeczy dynamiczne. Chociaż normalnie zajmuję się głównie siedzeniem przy biurku. Taka kompensacja. Tutaj mamy śmierć Brunona Schulza, proszę Państwa, bardzo dramatyczną, opisaną no, w takim moim sposobem. To się nazywa Przyjaciel SS-mana Landaua. To jest bardzo stary tekst, jeden z najstarszych. To jest fantastyczna historia, do której będę jeszcze wracał, bo to jest historia uwięzienia księcia Michała Radziwiła, takiego no, szaleńca, który zajmował się czarnoksięstwem,
i różnymi brzydkimi rzeczami, to znaczy no, więzieniem i uwodzeniem nieletnich, a także zdradzał niezwykłe, jak na jego sferę i kastę, z której się wywodził, sympatię z judaizmem, to znaczy no, on uznał judaizm za prawdziwą religię, otaczał się samymi Żydami i nie byłoby w tym nic dziwnego, poza tym, że no, to jest jednak Radziwiłł, tak? Człowiek dysponujący ogromnymi wpływami, ogromnym areałem, tak? I rozmaitymi innymi aktywami. Więc ja myślę, że w przypadku księcia Marcina będzie trzeba przeprowadzić osobne śledztwo. Nie wiem kiedy, nie wiem kto to jeszcze zrobi, ale taki wątek pojawić się musi. To bardzo zabawny tekst. On mnie śmieszy, ja go sobie czasem czytam do poduszki. I mimo, że upłynęło już wiele lat od momentu, kiedy go napisałem, on mnie nieustająco bawi. Tu mamy taki tekst ciekawy, bo to jest opowiadanie w zasadzie o rozstrzelaniu cesarza Meksyku, Maksymiliana Habsburga. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale dowódca plutonu egzekucyjnego nazywał się John Sobieski. Był takim trochę hochsztaplerem, trochę szaleńcem. Zostawił wspomnienia, utrzymywał, że jest potomkiem króla Jana III. Oczywiście nie był nim, no nie wiadomo kim on był. Tak, był agentem prezydenta Granta, to jedyne co wiadomo. Tak? No bo likwidacja francuskich wpływów w Meksyku dokonała się za pieniądze Amerykanów rękami zrewoltowanych meksykańskich chłopów, tak, po to, żeby utrzymać doktrynę prezydenta Monroe, czyli że żadne europejskie mocarstwo nie może mieć nic do powiedzenia na kontynencie amerykańskim. Ciekawa bardzo historia i z niezwykłego punktu widzenia zrelacjonowana. Opisałem też no, znaną, ale tak trochę zapomnianą opowieść o inżynierze Erneście Malinowskim w budowie kolei transandyjskiej, która była niedługa, nie wiem, czy państwo wiecie, 210 kilometrów raptem tego było, no ale był to wyczyn, no bo wielkie góry i wielkie niebezpieczeństwa. To jest z kolei jeden z takich moich ulubionych tytułów, przepraszam, że ja tak o sobie, nie, ale postanowiłem trochę o swoich książkach opowiedzieć. To jest jeden z moich ulubionych tytułów, to opowiadanie nazywa się Oblatywacz Lokomotyw. Ja bardzo lubię takie rzeczy. Oblatywacz lokomotyw. No i mam to najbardziej lubiane przez wszystkich opowiadanie, o którym ktoś aż domaga ekranizacji, tak? Wszyscy uważam, że to powinno być zekranizowane jako film patriotyczny, który trafi do młodzieży. O tak, tak? To jest, proszę państwa, opowieść o Feliksie Sztamie i drużynie, która zdobyła 5 złotych medali na Mistrzostwach Europy w boksie w 1953 roku, tak? Warszawa była w ruinie, a do finałów, w finałach walczyli z samymi zawodnikami radzieckimi. I po prostu tak wpieprzyli tym ruskim, że tylko wióry leciały. Ci biedni, wychudzeni, anemiczni chłopcy, tak, którzy nie dojadali, a zajmowali się przez większość dnia i przez większość tygodnia treningiem. Tak. Gazety w 1953 roku nawet się nie zająknęły, czy tam jakoś podały te informacje, jak informacje o wyborze na papieża w lewym dolnym rogu, prawda, na trzeciej stronie, o tym, że 5 złotych medali dla Polski. To było coś fantastycznego, no coś, co podniosło ducha w narodzie. Ja, i sylwetki tych facetów, niektórzy dożyli naszych czasów. Henryk Kukier żył jeszcze parę lat temu. On wtedy nie zdobył chyba złota, ale chyba srebro wywalczył. Znam nawet taką panią, która go osobiście znała. No więc, proszę państwa, zrobienie o tym filmu to jest sprawa prosta, tak? No ale kto ma to zrobić, jak my się zajmujemy głupotami, tak? I robieniem jakichś jasełek typu polityka, tak? Realizowanych przez człowieka ewidentnie zaburzonego. Co tu gadać. Jeżeli jakiś reżyser chce, to ja pozwalam mu robić, tylko żeby moje nazwisko wymienił. Nie chcę pieniędzy. Na podstawie opowiadania taki film. Więc taka to jest książka, a wszystkie pozostałe, proszę państwa, są już niestety inne. Jak państwo pamiętacie, ja wsiąkłem zupełnie w tę historię gospodarczą i sprawy w drugim i trzecim tomie to już są tylko i wyłącznie sprawy dotyczące pieniądza, okręgów przemysłowych, miedzi, kopalni i związków tego wszystkiego z wielką polityką. Tom drugi, jak państwo pamiętacie, tom drugi, który się najlepiej sprzedawał, nie wiem, chyba już z 10 tysięcy sprzedaliśmy, tego pierwszego też.
około tego, to jest kwestia upadku Węgier w XVI wieku. A tom trzeci, no to jest kwestia obecności kapitału brytyjskiego w Europie Środkowej i Wschodniej, panowanie króla Stefana, wojny moskiewskie i obecność kompanii moskiewskiej, kompanii z Londynu w Chełmogorach, w samej Moskwie, na Morzu Białym. I no też jest tutaj to, o czym, proszę Państwa, mogą Państwo poczytać jeszcze w innej naszej książce, czyli w tej pracy, czy królobójstwo, czyli tak zwana zagadka śmierci króla Stefana. Nie jest, proszę Państwa, prawdą, że w Polsce nie było królobójstw. Prawie wszyscy królowie umarli śmiercią sprowokowaną, nienaturalną. To jest złudzenie i bardzo brzydki nawyk historyków, którzy próbują uratować w zasadzie nie wiadomo co, pisząc o tych rzekomo naturalnych zgonach. To są głupstwa. Trzeci tom, ponieważ ten trzeci tom jest taką trochę kulą u nogi, w sensie takim, że ta książka się dość dobrze sprzedaje, natomiast wszyscy czekają, aż będzie tom czwarty, no to ja mogę powiedzieć, tom czwarty na pewno będzie, ale muszę mieć jeszcze trochę czasu, dlatego że muszę mieć jakiś szkielet, na podstawie którego ten tom czwarty powstanie i ten szkielet się tworzy. To będzie o czasach zygmuntowskich. Ja zebrałem trochę materiałów, ale to jest za mało, bo książek nie pisze się w ten sposób, proszę Państwa, że się je, to nie jest wrzeciono, z którego się wyciąga nitkę. Tak nie jest. Musi być plan, muszą być jakieś węzły na tym, szkielet i do tego się dorabia resztę. No więc jesteśmy gdzieś tak w połowie budowy szkieletu. Nie powstanie ta książka ani na żadnej fali, ani w locie, to no, tego mogę być pewien. Ona zostanie no niestety w trudzie i znoju napisana, ale będzie. Pozwolicie Państwo, że nie zacznę od niej, ale zacznę od tomu amerykańskiego, drugiego, bo on się też musi ukazać. Akurat nie mam tutaj pierwszego, ale jest tom czeski, więc ja postaram się najpierw napisać drugi tom amerykański, drugi tom czeski, bo do tego mam najwięcej materiałów zgromadzonych, a potem zabiorę się za trzeci tom polski i za Kredyt i wojnę. To jest z kolei książka, którą najbardziej lubią czytelnicy, książka o herezji katarskiej i o wizjach z tą herezją związanych, to znaczy o tym, jak historia herezji katarskiej stała się elementem propagandy w III Republice, propagandy antykościelnej. Bardzo perfidna sprawa i taka grająca na emocjach. No łącznie z kreowaniem fałszywych świętych, tak? O tyle ciekawe to jest, że tak jak to już, proszę Państwa, mówiłem, jestem przekonany, że herezja zwyciężyła. My tego nie widzimy, ale herezja zwyciężyła, widomym znakiem zwycięstwa herezji jest likwidacja zakonu templariuszy. Przez Wilhelma de Nogaret, który nakręcił przeciwko nim intrygę i był po prostu rodzinnie powiązany z herezją. Co tu gadać? Herezja to nie są sympatyczni ludkowie, którzy pracują od świtu do nocy po to, żeby uzyskać zadośćuczynienie w niebie. To są, ci akurat są oszukani. Herezja to finanse i organizacja produkcji. O tym jest ta książka. Będzie drugi tom, ale muszą być spełnione dwa warunki. Jeden już w zasadzie jest spełniony, to znaczy pani Martyna, nasza, jedna z naszych tłumaczek języka francuskiego, przetłumaczyła historię herezji katarskiej, taki średniowieczny tekst, który nigdy nie był tłumaczony na polski, on jest już gotowy. Teraz jest w redakcji, pójdzie jeszcze do jednej redakcji. I ten tekst zostanie wydany, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest tłumaczenie Ludwika Świętego, które Rafał Czerniak ze swoją żoną Zofią przygotowują i jeszcze przez rok będą przygotowywać. Jak to będzie gotowe, ja wtedy z pełną odpowiedzialnością mogę się zabrać za napisanie drugiego tomu Kredytu i wojny, nie wcześniej, także pewnie ten trzeci, czwarty tom polski dotyczący czasów zygmuntowskich będzie wcześniejszy. Ja się zabiorę ostro do pracy, bo tak się sprawy ułożyły, że nie pracuję już w domu, mam biuro i po prostu chodzę do pracy, do biura i poświęcam temu sporo godzin. Nie mogę niestety pisać, jak to się brzydko mówi, cięgiem, dlatego że to jest bardzo wyczerpujące i trudne. I tak robię dużo.
I zrobię wszystko, żeby te wszystkie cykle były pokończone, proszę Państwa. One muszą być zakończone, bo to jest kwestia wiarygodności. Jeżeli będą zakończone, wtedy zajmiemy się nowymi cyklami, nowymi projektami. Jest naprawdę masa rzeczy do napisania, do rozpropagowania, do innego oświetlenia. Do innego oświetlenia. I to nie jest tak, że te koniunktury, którymi żyliśmy do tej pory, one przestają mieć znaczenie. Oczywiście, że mają. Wszyscy, którzy zamierzają eksploatować te koniunktury dalej, ja zachęcam szczerze, wszystko powróci. Tak? Wszystko powróci. Ja w ogóle dziękuję wszystkim, którzy biorą udział w tym projekcie i którzy poświęcają swój czas, którego nie mają za dużo, żeby zajmować się pisaniem w szkole nawigatorów i podtrzymywać to zainteresowanie tym portalem i treściami, które są tam publikowane. Mam nadzieję, że Państwo się dobrze bawicie i że macie z tego jakąś satysfakcję. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam do dalszej przygody, bo nie chcę tego nazywać pracą, dlatego że Państwo poświęcacie swój czas i dla Was to jest wysiłek i też przygoda. Zachęcam do dalszej, do kontynuowania tej przygody. Ja postaram się zrobić wszystko, żeby było tam jeszcze bardziej ciekawie i dynamicznie, ale tak jak mówię, gro czasu poświęcam na książki. Teraz. One muszą być napisane i to się nie zmieni. Także proszę Państwa, na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję. Jeszcze będziemy wracać do tych poszczególnych tomów przy okazjach różnych i mam nadzieję, że niedługo zjawię się tutaj z trzecim tomem właśnie jak nie wiedzieć socjalizm i śmierć w ręku. Dziękuję za uwagę. Do widzenia, do usłyszenia.